Region Warmii i Mazur słynie z siatkówki plażowej. To sport, który uprawia coraz więcej młodych ludzi. Jedni robią to zawodowo, a inni amatorsko. I właśnie takie pary brały udział w 8. nocnym turnieju siatkówki plażowej Ostróda 2012. Miłośnikom plażówki niestraszna była nawet burza, która przeszła przez Ostrudę 6 lipca. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, gdyż jest to tradycją, że podczas turniejów nocnych, tym razem podczas 8. turnieju siatkówki plażowej, znowu padało, więc tradycji stało się zadość i myślę, że to jest na szczęście, bo zawsze wszystko przechodzi jak najbardziej w porządku. Organizatorem nocnych rozgrywek na plaży jeziora Sajmino jest Gazeta Ostrudzka i Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Przez tyle lat prowadzenia tej imprezy organizatorzy nie popełniają błędów z ubiegłych edycji. Myśmy się z każdego turnieju uczyli też na swoich błędach, ponieważ w pewnym momencie przychodziło nam 50 par na jeden turniej. Myśmy nie wiedzieli, jak to rozpisać. Turniej trwał do 8 rano, nikogo na plaży nie było i to było złe, prawda? Natomiast na obecną chwilę przyjmujemy wcześniej zgłoszenia, staramy się rozgrywać eliminacje, staramy się, żeby turniej rozgrywany był na 16 lub 24 pary, tak jak jest dzisiaj, co powoduje, że nie ma przystojów, wszyscy są zadowoleni, no tylko trochę pogoda odstrasza kibiców. W tegorocznych nocnych zmaganiach na piasku udział wzięły 22 pary. Drabinka turniejowa przygotowana była na 24 teamy. W Ostródzie o nagrody walczyli siatkarze z całego województwa. Fajny pomysł. Można się spotkać, porozmawiać, pograć trochę, potem się pobawić. I ogólnie fajna inicjatywa. Bo tak nie ma nigdzie indziej chyba takich turniejów. Ostatni punkt siatkarze zdobyli o 2 w nocy, a nagrodę główną 800 zł wywalczyła olsztyńska para Mateusz Chyl i Rafał Borkowski, którzy w finale pokonali Kamila Kołodziejczyka i Kamila Radzikowskiego.